Książki w Berlinie. Ataki na punkty wymiany podpalenia w Berlinie. Ataki na punkty wymiany książek. Od kilku tygodni podpalacz bierze na cel punkty wymiany książek w Berlinie, informuje portal dziennika Tagesspiegel. Najpierw podpalono budkę w zachodniej dzielnicy Charlottenburg, a następnie podłożono ogień w dzielnicy Schoeneberg. Pomysłodawcy projektu proszą o pomoc. Okna przerobionej na punkt wymiany książek budki telefonicznej w dzielnicy Schoenberger zostały wybite, a zrzucone na ziemię książki są nadpalone. Jeśli spojrzy się teraz na budkę, to naprawdę chce się płakać, mówi gazecie Marianne Konerman z wolontariatu Kiezoase. Teraz apeluję o datki na odbudowę wyspy czytelniczej. Nie chodzi tylko o litery między okładkami książek, jak mówi Konerman, w gruncie rzeczy chodzi też o to, by takie akty wandalizmu nie osiągnęły swojego celu, aby słowo pisane pozostało trwałe. Budka na celowniku podpalacza i wandali Pod koniec kwietnia na Stuttgarter Platz w dzielnicy Harlottenburg w Berlinie ktoś podpalił starą budkę telefoniczną, która od lat służyła do bezpłatnej wymiany książek. Członkowie inicjatywy obywatelskiej Carter Platz pod przewodnictwem Joachima rozpoczęli realizację projektu latem 2019 roku z pomocą Powiatowego Urzędu Ochrony Środowiska, który sfinansował zakup budki telefonicznej. Niezidentyfikowane osoby uszkodziły też budkę z książkami już w lutym tego roku. Wtedy wybito dwie szyby i namalowano graffiti.